No nie jest to może najpotężniejszy komin w naszym zakładzie, bo będzie miał 30 metrów. Jest to budowa kotła gazowego nowego w ECOSA oddział Opole. No i to, co widzimy przed sobą, to jest komin tego kotła stalowy, dwupłaszczowy. Jest to element jak gdyby budowy dalszej części naszej ciepłowni w aspekcie dekarbonizacji, czyli zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych substancji, dlatego że kocioł gazowy jest zdecydowanie mniej emisyjny niż kotły węglowe. Tu jest kocioł o mocy 18 MW. Jakie będą tego wymierne efekty i w jakim czasie? No, wymierne efekty są takie, że emisyjność jest w aspekcie CO2 o połowę prawie niższa przy źródle gazowym, natomiast źródło gazowe w ogóle nie wymaga instalacji odpylania, odsiarczania, odazotowania, dlatego że pyłu nie ma. Tlenków azotu jest bardzo mało, a tlenków siarki też jest niewiele. W związku z tym przy pracy tego źródła gazowego będzie dużo niższa emisja. Oczywiście to nie jest jedyne źródło gazowe w naszym zakładzie, dlatego że mamy turbinę gazową, kocioł gazowy poprzedni GFB-1, a to będzie kocioł GFB-2. Dla takiej średniej mocy, która jest w okolicach zera, czyli troszeczkę powyżej 100 MW, to jest, wszystkie te źródła będą miały mniej więcej połowę ciepła, które będziemy do miasta dostarczać. Jeszcze nie dopowiedziałem o kogeneracji silnikowej, która jest wybudowana za drogą i następna będzie budowana, za chwilę będziemy podpisywali umowę, silniki gazowe, które również dostarczają i ciepło, i energię. A o samej technologii tego kotła, jakie są jego wymiary, parametry, z czego jest zbudowany? To jest kocioł gazowy o niskiej emisji NOx-ów, czyli palniki muszą być odpowiednio dostosowane, jak wszystkie kotły, stalowy kocioł. Jest to kocioł typu płomienicowo-płomieniówkowego, konstrukcja klasyczna, natomiast musi spełniać wszystkie parametry emisyjne współczesne, które wynikają z obostrzeń, które mamy już od początku tego roku. Samego kotła nie zobaczymy, ale będziemy widzieć nowy komin na te, co? Tak, to akurat na ciepłowni pierwszy etap, zwanej EC1, to jest trzeci komin, dlatego że jest jeden komin turbiny gazowej, drugi kotła gazowego i to będzie trzeci. Aczkolwiek duże słowo komin, bo komin się kojarzy z kopceniem, natomiast tutaj głównie powstaje para wodna i dwutlenek węgla. Zanieczyszczeń w zasadzie nie ma, więc komin będzie widoczny jako chmura białej pary w miesiącach zimowych. Natomiast nie są to gazy spalinowe zanieczyszczone, które coś wnoszą do jakikolwiek ładunek, wręcz go obniżają w skali Opola.